Jaka odległość do targetu? Target Brazer 1482. Nadal odchodzą w lewo, flankują. Przyjazd, dziękuję. Cisar 2-1 gotowy. Rozumiem, że Mi-8 nas prowadzi do celu. Podjak 1, Magic Target, Brazer 1071, Angels 28. Tak, tylko my najpierw musimy podlecieć po specjalistów. No, jakiś tam będą cele 20 mil, że ja. To wiem, to wiem. On co chwilę robi szalone iwany, czyli zawraca, jakby sprawdzić i... Cigar 3 jest gotowy. Ale dalej lecą w lewo. Tak, my ścigamy ich teraz. Podejrzewam pod jak jeden, że oni będą chyba zaraz zawracać. To może wszyscy gotowi, chwili, ale pewnie tak. CSR 2-1 idę w górę. A my mamy jeszcze jakąś pomoc, czy tylko w dwójkę lecimy przeciwko tym trzem? I tam jest czterej, ale macie z tyłu już Pontiaca 2 i 3. Pontiac 2 ma typowo zadanie AG, więc może być średnio z tą pomocą. Okej, okay. Ale Pontiac 3 chyba jest. Jak ktoś do 1 kapitan może startować. Pasuje go, także ewentualnie możemy pomóc. No, trójka już po starcie, jest po starcie, wprowadź. Roger, w takim razie Dodge 1 skierujcie się na 020. Dobra, mów mi odległość od nich. Dodge 1 przyjmuje. Roger, Pontiac 1, kurs 000, odległość 61 i oddalają się. Teraz już tak. Za ostro zahamowałem i trochę mi przepadł. Kapitan, dołączam z prawej. My z waszej lewej podchodzimy. UZ-1, Magic. UZ-1. UZ-1, możecie kontynuować swoją misję, macie akurat... Według mojej nawigacji to kurs 333 jest. UZ-1 przyjąłem. Coś takiego. Według mojego ołówka i cyrkla. Dobra, idę na kurs 333. Jak dołączycie wszyscy, będziemy rozpędzać. Viper? Dodge 1 Magic, kurs, wejdźcie na kurs 020. Kapitan, my mamy 316 najpierw odbiór tych specjalistów. No to nasze kursy się trochę różnią, mój ma 333. Ty, Viper mówił wczoraj Gildy, że trochę będzie oddalony jego od twojego, nie? To my lecimy z tobą. Tak, tak, aha, dobra. Spotkamy się po prostu. Dobra, przyjąłem. Nie widziałem tą samkę z pola widzenia. Jest po twojej prawej. Pontiac 1, break, Pontiac 1. Dobra, bo on na mnie, on skręcił na mnie, musiałem uciekać, dobra. F-14 zawraca w waszym kierunku. Angels 28 tysięcy. Nie wiedziałem, że aż tyle się będą różnić. Przejął. Myślałem, że tam wiesz, na zasadzie kawałek dalej. Mój nam postawił po prostu wokół ludziki dla niego i dla mnie, żeby wiesz, żeby się nie pojebało też. Tak, tak, wiem, tylko że tam musiał zachować odległość, nie wiedziałem, idzie prosto na was, kursem 3, na kursie tak 3-4-8. Obok niego jest Tomka, na kursie 3-5-4. 47 mil. Ja kurs czytałem z tego, z taktiku, ten, no, to jest kombat.
Dodge 1 Magic, Dodge 1 Magic, Target Bra 021 78 Angels 34. Ty niezłe podmuchy są. Hot. Myślałem przez moment, że coś mi się z joystickiem dzieje, a to tak mi wiatr podniósł. Dodge 1 przyjął. Magic to Tisar 1, cała grupa po starcie z farpów kontynuujemy zgodnie z planem. Roger, Cesar 1, mam was na radarze. Magic Cesar 2, dołączyliśmy do Cesar 1 w tej chwili. Roger, see you. Pontiac 1, Magic, Target Bra 342, 32, idą w lewo. Angels 20. Strasznie pizda. No, wieje mocno, moje. Przejął. Jeszcze pioluny. Pontiak 3, chcecie wystakowanie od 14. Dante, większa separacja zrobimy niż zwykle. Tak, zajmuję się tym Pontiak 1. Okay, przyjąłem większa separacja. Bo faktycznie nie wiem, czy Dodge 1 nad 1, maszę 14 na wprost, 0,18, kurs 61 mil. Przed tobą, Angels 24,300, idzie prosto na was. Dodge 1 przyjąłem. Pontiac, macie z lewej tego, tą 14, na kursie, kurs na przechwycenie 3,32, czyli 23 mil, Angels 27 tysięcy. Drugi odpuścił, poszedł blok. Gildu mówił o chujowej pogodzie, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Weterek miał być prawie 30 węzłów. Ale powiedział z drugiej strony, że będzie chujowa, ale dacie radę. Pontiac 1, macie zamiar na tą 14? Tak, przejął. Pontiac 2 defensive. Nie da się wytrymować, bo za chwilę rzuca gdzieś tam wiatr i już jest rozjebane wszystko w trymie. Angels 27 idą prosto na Dodge 1. Dodge 1 na kurs 01846. Skręcają teraz w lewo. Dodge 1 przyjąłem, angażują chyba Pontiaka 1. Tak, uważajcie. Macie po prawej stronie Pontiaka 1 na kursie 03438 mil. Jedna czternastka odbiła na prawo, druga na lewo. Z plaży jednej została jedna czternastka. Chła. Daleko masz od tej farby? Pontiac 1 odchodzi w lewo, odchodzi w lewo. Tak? Koło 20. Dwa, powinniście mieć go już. Śmierć Irańczykom. Nie mów tak. Aha, okej, okay, sorry, kuma. Śmierć naszym wrogom. O, śmierć wrogom mój czysty. Pontiac 1 uważaj, skręca w lewo, skręca w lewo. Chociaż to też polityczne. No jako na wysokości jest? 4900, 5000. Śmierć wrogom wolności, lepiej? O, może być. Jesteście dużo za wysoko, zeszła na 5000. Kręci w stronę lądu, kręci w stronę lądu, zawraca na was. Kurwa, biedne nasze, znaczy twoje palce w sumie, Viper, bo ty na klawiaturze, ale nasze orczyki biedne dzisiaj. Wysokość 3000. Zapiąłem auto, staram się, że będę starał się lecieć w miarę równo teraz. Macie namiar? Nie wiem, choć nie wiem, będą dolecę, tak? Jaka wciąga nas sama. Też zapnę auto, może być lepiej. Nie, widzę dobra. Tylko sama. Sam jest w odległości do was 34 mile. Nie w sama, tam są dwie jeszcze jednostki z przodu i z prawej macie jedną. Dodge 1, kontakt Target Bra 01034, po prawej stronie macie na kursie 019218. Wysokość do celu 600, co on tak nisko szedł, 200 feet. Przyjąłem, Dodge 1. Hunter Moving na kursie 0,60, wysokość. Teraz jest na 2, 3, 4, wysokość 500 feet, szedł nisko.
drugiego tam macie 18 tysięcy, idzie na was, uważajcie. Nie idzie, odchodzi w lewo. Pontiac 1 Medic, drugi target na 048 26 mil z prawej strony, macie na 17 tysiącach. Radzę się wycofać, coś, zawróćcie, bo jeszcze dwa obiekty idą na was na wprost. Trzeba się przegrupować. Radzę, sugeruję na 135 odejście do tyłu. Przejąłem. Pontiac 1-2, target BRA 3-4-4, 18 mil idzie prosto na ciebie. To są dwa z 27, dwie. Tamten pokład odcofuję. Pontiac 1-1, masz przed sobą na kursie 0-2-6, 16 mil. Kapitan, jak tam? Gdzie jesteś? 2800, sorry. 8 km od mojego punktu poboru. Wycofujemy się na pełnej gradzie, lecimy do tankera. Okej, no gdzieś tak ponad połowę drogi mamy. Roger, Pontiac 1-1, kurs na tanker jest 176. Pontiac 1-2, nawet bliżej jesteśmy. 160. Dodge 1, wejdźcie na kurs 084. Wbiłem auto, idę trochę bliżej wybrzeża. Dodge 084. Pontiac 1-1 do Medic. Go ahead. Ktoś tutaj z nami wchodzi, tak? Tak, tak. Pontiac Dodge jest jeden tutaj. To może dołączymy do nich. Fuel Stadion 5.8 mamy paliwa, więc możemy chwilę pokręcić w razie czego, ale chwila. Roger, target Pontiac 1, target BRA 35222 idzie prosto na ciebie, wysokość 20 tysięcy. Dobra, ja uciekam, niech Dodge, czy kto to tam wchodzi, niech go przejmie. Dodge 1 Magic, target BRA 01332, wysokość 17 tysięcy. Jeden miraż idzie na sprawę. Ja mam wrażenie, że tu się mapa kończy. Dodge tam przyjął? Jak miniamy tak, Dodge, to wrócimy tam. Tam się kończy mapa, prawdopodobnie. Roger, uważajcie, bo tu jeszcze Pontiac 3 wchodzi do akcji. Jest na 23 tysiącach. Oni się kręcą cały czas na lądzie. Próbują was wciągnąć w same. Także Dodge 1, nie wchodźcie dalej, jak na ląd nie wchodźcie już. Nie, nie kończy się tam mapa. Pontiac 3 mamy na radarze, możemy zalokować wrogie jednostki. Roger, uważajcie, tu pełno bandytów się kręci. Cztery sztuki są wokół tego sama. Pamiętaj, że jeden we sit priorytetem. Dodge 1, target BRA 01523. Płyniesz mieć przed sobą na 11 tysiącach. Uważaj, z prawej strony masz jeszcze jeden cel, też na 11 tysiącach. Na kursie 023, kręcą. Dodge 1 przyjąłem, właśnie widzę, że raz są wchodzi, raz Colt, także... Kierownik jakby zauważył pomarańczową parę, to... Próbuję angażować tego bardziej po prawej. To przy wybrzeżu ma być, tego po prawej, na kursie 023... No tak mi się wydaje, tak mi wypada po namiarach. 8 tysięcy, idzie w prawo, zajmijcie się. On nas będzie tylko wciągał. Spokojnie, Dodge, jeszcze kawałek, masz go na 26 tysiącach, jest, zawraca. Dodge 1. Dodge 1 Magic, target prawo. Tu jakaś informacja na tym? Idzie w prawo. Ile mam? Pontiac 3, mamy 30. Jestem już na punkcie, ale na razie nie widzę nic. No właśnie, też jestem blisko punktu i nic nie widzę. Trzech bandytów pilnują tego rejonu. Pontiac 1, target BRA 326 mil. W kierunku będę nawracał w lewo, bo wydaje mi się, że minąłem ten rejon. Wysokość... Przyjął. 10 tysięcy. Widzę, że po lewej stronie idzie jakiś kontakt prosto na nas hot. Tak, to jest F-14.
idzie na was z kursu 337. Wysokość 13 tysięcy. Pontiac 3 uważaj, masz go na kursie 349, 23 tysiące. Sorry, 14 tysięcy, 23 mile. Dodge 1-1, target Braz 046, 19 mil. Uważaj, z lewej strony masz jednego miga. Na kursie 333, 14 mil. Idzie prosto na ciebie. Przyjąłem, musimy unikać tego sama też. Proponuję, żebyście ostro się wycofali na 129. Mam kontakt chyba z łodziami specjalców. Tak. Wroga na kursie 344, 14 mil od ciebie, przejdzie na 18 tysiącach. To ciekawe, bo ich nie widzę jeszcze. Pontiac 1-3 Medic, target Bradfa, 9-6, widziałem sznurek taki żołnierzy. Odchodzi w lewo. Tutaj, między, tak mniej więcej pierwszą łodzią. Przyjął, mam go zalokowanego. Jaka wysokość? Oblecę dokładnie. Dodge 1, masz na ogonie miga z kursu 316, 11, 10 mil za tobą. Dobra, jadę w prawo i nad morze. Dodge 1 przyjąłem. Weź na kurs, weź na kurs 2-2-3. Skręć ostro w prawo na 2-2-3. Dodge 1 przyjął na 2-2-3. Pontiac 3, uważaj, mam przed sobą wroga z kursu 344, 17 mil po lewej. To jest na wysokości 15 tysięcy, chod, idzie prosto na was. Pontiac 1, masz zalokowany ten cel? Fox 3. Dodge 1, skręć na kurs 263. Dodge 1, przyjąłem 263. Pontiac 1, cel zestrzelony. Cel zestrzelony. Zawróćcie na kurs 010. Kto, Dodge 1? Pontiac 1. Dodge 1, target brat 343, 15 mil, idzie prosto na was. Zawróćcie na kurs 343. Są młodzi, żołnierzy nie potwierdziłem, chyba krzaki. Dodge 1 przyjąłem, zawracamy prawe skrzydło, angażujemy. Ale łodzie są. Pontiac 3, Medic, przestrzeń przed wami jest wolna. Mam problem również z znalezieniem żołnierzy. Co ciekawe, nic mi się nie wyświetla na tym. Na radiu. Pontiac 1, reporting. Ja nie wiem, czy on tego tak nie zrobił, że chyba skasował ten żołnierz, że bardzo podobnie był. Tak, wysokość miraża podaj mi sobie. Bo tak byśmy nie mogli po co tam wsadzać jakby. 700 stóp, nisko. No, mógł tak zrobić, bo on mówił, że to może zmodyfikuje, ale nie wiem, co tam dzisiaj na briefingu mówił. Bo mówił, że jakby tego nie było, drugiej mi ósemki, to będzie problem, nie? Pontiac 1... No tak, ale nic nie wspominał o tym żołnierzu. 14 mil, po prawej masz go. Wysokość 800. No ale miejsce ewidentnie jest to, nie? Zejdź nisko. Chyba, że jakiś skrypt nie zadziałał, który miał pojawić czy coś. Na kurs 344. No bo miał być też flary. Dodge 1 przyjąłem, schodzę poniżej podstawowych. Dobra, to przycupnę na chwilę. W prawo. Jest merż, odchodzi w prawo. Na kurs 356. Pontiac 1, uważaj, mam przed sobą Hornetę po prawej. 078. 13 mil. Pontiac 1, target bra, no, 060, 13 mil. Nie zabanglało, bo ich nie ma. Na 100 fitach. Ani w menu, ani na... Pontiac 3, potwierdzam jeden slash. Roger. Magic Pontiac 2, kierujemy się na tankera. Roger. Dodge 1-1, masz go? Dodge 1-1 jest przed tobą. Kurs 030, 2 mile. Wysokość 400 feet. Dobra, to w takim razie podjęci, no bo i tyle, tak? Pontiac 1 musi uciekać na tankera. 3,5 tysiąca paliwa. Roger, Pontiac, schodź do tankera. Dante, też tam nie widziałeś nic gdzieś z góry? Nic nie ma tutaj, nie widzę. Pontiac 1, uważaj, skręca w prawo. Masz wizual na niego, zawraca. Sameczka, to jesteś w stanie tu podlecieć do nas? Dom na plażę? Tak. Dodge 1-2, Dodge 1-2, target bra 022, 12 mil przed tobą, niziutko. Na 200 fitów. No dobrze.
1-2, dodge 1-2. Skręć w prawo. Nie podlecę do was, bo urwałem sobie śrubę. Co zrobiłeś? Już mówię, 460 feet. Kręci z nim dodge 1. Dodge 1-2, dodge 1-2. Target bra 0-6-5-28. 6000 wysokość. Na prawo dam. Chod. Mówił coś o urwanym śmigle. Jak mnie zrozumiałeś, Dodge 1-2? Aha. Widzę go, już lecę do niego. Lecimy. Dobra, podnoszę powoli w takim razie. No luz, 314. Widzę go, jest on w szota, więc puszczę, żeby się przestraszył. 14. Fox 3. Pontiac 1-1. Uważajcie na Dodge 1 na mnie. Dodge 1 clear, target lost. Uważaj, po prawej stronie masz miga z kursu 077. Ten mig jest na 10 tysiącach. Dante, na dawaj. A, dobra. Patrzę, gdzie jesteś. Dobra, podnoszę. Bo ci mnie słupek zasłania. Pontiac 1-1, uważaj, po prawej masz miga. Kurs 074, 16 mil od ciebie. Wysokość 10 tysięcy. Pontiac 1-2, mam też chyba tego miga zalokowane. Ktoś zawraca. Break. Mig zawraca. Dodge 1-2, masz go po prawej. Na kursie 046, 9 mil od ciebie. Wysokość 4100. Dwójka, możesz znosić. A, widzisz nas, dobra. Ja myślałem, że jesteś dupą do nas. Pontiac 1-1, masz go? Tak, ale on ucieka, więc ja go nie dogonię, nie z moją ilością paliwa, 3000 paliwa. Zniknął mi z ekranu, jest. Dobra, dawaj na kurs 174, Dodge 1-1, Dodge 1-1, target bra 079, 14 mil, ostro w lewo daj na 079. Mi się chyba rozbił. Zniknął mi z ekranu, break, zniknął mi z ekranu. Rozbił się, pali się na ziemi. Roger. Pontiac 1-1, kurs 177, Dodge 1-1, kurs kapitan, odbiór jeden przyjął. Pontiac 1-2, kurs 186. Nie wiem, czy on czasem nie spadł. Pontiac 1-2 przyjął. No to tak, i kurs na tankera? Tak, 1. Wycofuję Magic, do wszystkich wycofuję was z tego rejonu. Wygląda na to, że tam jeszcze same funkcjonują nad celem. Widzę odpalania w górę. Jeżeli musicie, to tam chyba nie doleciał jeszcze. Pozostali zostają w kapie. No, tam jeszcze wszyscy są przez samoloty i nie ma. Jak się mamy się wydawać? Ja mam 50 km już do niego. Pontiac 3, możecie kontynuować zadanie. No my też już w tamtym kierunku lecimy. Ale to jeszcze mamy tam 60 mil. Magic Isar 1, po podjęciu sił specjalnych kontynuujemy zgodnie z planem. Roger, Isar 1, Magic. Isar 2, to samo co 1. Roger, Isar 2. Informacyjnie nie mamy kontaktu z Mi-8. Nie widzę ich na radarze. Ostatnia wiadomość przerwana w połowie było: kurwa, ujebałem, pip. Roger. Nie mają żadnego zagrożenia, także nie wiem, co się stało. Przyjął. Pontiac 1 Magic. Tanker bra 17858. Idzie w lewo. Dodge 1 Magic reporting. Dodge 1? Please reporting. Jesteśmy cali i zdrowi. Aktualnie nasz status broni to
Standby. Aktualnie mam 8 długich i 2 krótkie. Paliwo? Paliwo ponad 10 tysięcy, także spokojnie. Roger, to wchodź, wejdźcie na swojego kapa i czekajcie. Dodź jeden przyjął. Jedynka nie operacyjnie przeszła. Roger. Pontiac 1, medic. Pontiac 1. Jak tam stan paliwa? 2,5. Roger, kurs na tanker jest 162. 49. 162. Czekam 103, sorry. OZ 1, medic. Go ahead. Mam do celu poniżej 40 km. Możesz mi powiedzieć, jak, czy został wykonany SIT? Nie miałem jeszcze raportu. Pontiac 3, medzik. SIT w trakcie. Roger, słyszałeś UZ 1? Tak, potwierdzam, słyszałem. Okej. Okay. Wejdź tam w holding gdzieś i oczekuj. Pontiac 1, 2, target, sorry, tanker wraz 148. Hej, ho, wzburzony może. Tanker wraz 148. No nie chciałbym. Mamy ten kanał ustawiony, spokojnie, dzięki. Roger. User disconnected from your channel. To by chyba znaczyło, że jednak spodu. No chyba spodu. To z jeden same odpalone nad celem. Dobrze. Bo ci go opalali? W sensie od... No. Same odpalane, co wiesz, startują w górę. Pewnie do gwizdo. A, że SIDA łapią. Okej. A, możesz przez to namierzyć ich pozycję. Tylko nie wiem, jak blisko mogę podejść, żeby wiesz, mnie nie zobaczyli. Tu nie ma gdzie się schować, nie ma ani jednej górki. Taki fucking desert, man. Nad celem cały czas flary idą, oświetlają się sami. Pontiac 3, wydaje się, że przelecieliśmy, wydaje się okolica być 300. Nie mamy żadnych spajków nad celem od żadnych za. Pontiac 3, medic. Widoczność samów jest cały czas, mogą być uszkodzone. UZI 1, możesz spokojnie podchodzić do celu. Pontiac 3, angażuje.
Uzi, nie ufaj mu tak. Moment, break. A to ja swoje zrobię. Jesteśmy Winchester, więc mamy około 6 tysięcy paliwa, więc wycofujemy się albo do lasowiec, albo na tankera. Tak, ale dmucha w diabelsko. Roger, no. Tankera macie w odległości od siebie teraz 56-9 mil. Jak zwolnić czy coś, to mów Viperowi. Magic Pontek 2, zakończyliśmy tankowanie, kierujemy się na cel 60 mil. Roger, Pontiac 2, Magic. Pontiac 3, do lotniskowca macie aktualnie 124 mile. Wiem, co by nam się przydało. Pontiac 3-2, Magic, kurs na prowadzącego. No, ale nie wiem, czy YouTube to będzie lubiał. Jest na wysokości 5 tysięcy. Dobra, najwyżej wytnie. No. Nie puszczaj noty. Nie będę. Nie no, zapodaj jakieś szanty. Nie, bo tam Beskid z nami siedzi, żeby mu nie przeszkadzać. Pontiac 3? Jaki macie zamiar? Kierujecie się na tankera? Pontiac 3, udajemy się do tankera, żeby troszkę zatankować i wracamy na lotnisko. Roger, Pontiac 3, kurs do tankera. Zawsze tą dobrą mowę, bo pogrywają to w radiu jak na weselu. Pontiac 3-2, Pontiac 3-2, kurs na tankera 140. Chodziło mi o lokalne radio jakieś, zapalę często z nimi. Radio Maria powinien złapać. Lokowanie produktu. Na szczęście takiego zasięgu nie mają. Sponsor główny Radio Maryja. Nie martw się, tam zaraz anioł pański będzie albo coś i... Bardziej być bliżej ciebie chcę, kurwa, jak dolecimy. Pan Jezus już się zbliża, już puka do twych drzwi. O matko. To się na komunii śpiewało. To może pójść, bo jednak jakąś muzykę. Roger. Puść mu jakiś psalm. Wagner. Rajdu Wolki jest. Pasującą muzę. Przyjąłem na 1-3-3, przy czym aktualnie jesteśmy nad naszym pierwszym końcem skapa, także... Ale kierujemy się na 1-3-3. Okej. Nie jest za głośno? Odrobinę.
sirenę za głośną, bo przesterowanie jest chyba lekkie. Teraz? Kontakt 3? Wygląda na to, że jest 8 dalej aktywna. Lepiej? Mamy jeszcze jednego harma, ale lataliśmy i my zaczęliśmy... Minimalnie za cicho. No my mamy Nailsa, jesteśmy 30 mil od celu, nie będziemy mogli wejść na cel, jeżeli ta ósemka jest aktywna. Tu z 1, ja już jestem od nich 18 km. Widzisz może aktywną SA 8 z 1? Nie, na razie żadnych odpalonych rakiet nie widzę. Nad celem jest tylko ostre flarowanie i kupa dymu. Kopi. Pontiac 3, mój skrzydłowy ma jeszcze harma i ma więcej paliwa, bo nie pojedzie w defensiv, to on jeszcze przyleci się z tym jednym harmem, żeby tam zabić ewentualnie tą ósemkę, jak będzie go strajkować. Pontiac 2 wygląda na to, że budynek, w którym byli przetrzymywani więźniowie, jest zniszczony. Jest tam wiele eksplozji. Auć. No to jest, możemy już zakończyć misję. Nie przeżyli niestety nasi więźniowie. No nawet mi tak nie mógł. To z 1, ja tam widzę jeszcze jakiś duży budynek. To przeleć się i zobacz, jak to mniej więcej wygląda, czy jest tam na tyle bardzo zniszczony, czy tam gdzie jest szansa, żeby ktoś tam mógł przeżyć z tego. Z tej strony Pontiac 2 widać wyraźnie SA-8, również widać radar systemu SA-6. Pontiac 3 do Pontiac 2? Proszę. Ile tam macie do celu, bo ta ósemka świeci? 43 mile, kieruję się w stronę celu. Z 1 Pontiac 2? Kiero. Z 1. W razie czego chyba i tak kontynuujemy, bo zabieramy ciało najwyżej. Jeszcze mam nierozpoznane cele. Pontiac 3, znowu został tylko jeden harm, więc tylko jedno podejście będzie. Pontiac 3, mam 35 mil około do celu. Kieruję się w stronę SA-8. Kopi, daj stać, jak to tu palisz. Maciek, Pontiac 2. Go ahead, Pontiac 2. Przez
chwilę mieliśmy jakieś wskazanie na kursie między 130 a 140 na datalinku na wysokości ziemi. Wait. Nothing is clear. Na bank tam coś będzie. Magic to Pontiac 1. Go ahead. Jesteśmy po tankowaniu, lecimy na waypoint pierwszy na kapa. Chyba, że są inne rozkazy. Nie, lećcie na kapa. Dodge 1 Magic. Dodge 1? Jak u was z paliwem? Moment. Dodge 1, najmniej mamy 7900. Roger, pomału możecie wejść na kurs 110. Chyba skierował w stronę tankera. Kontakt 20 mil od celu. Dodge 1 przyjął, kurs 110. Uważajcie, na kursie 146 macie jeszcze aktywne za 6. Ante, fence in. Powtórz. Fence in, odblokuj psy. Kontakt 3 Magnum. Mów głośniej, bo muzyka jest za głośna. Dobra, ściszam. Odblokuj psy, gończy. Dobrze, Pontiac przyjąłem odblokować psy. 152. Teraz jest ok? Nie jest za głośno? Piękna cisza. Wyłączam pozycję, zostawiam kolizyjne. Dobra. Kozy 1 Magic. Go ahead. Kilka celów zniszczonych wokół tam miejsca, prawdopodobnie razem z obroną przeciwlotniczą. Roger, Pontiac 2 Magic. Macie jeszcze jakieś spajki? Pontiac 2 cały czas jest ósemkę, widzimy na Ilsa od niej. UZ 1 Magic, jesteś w stanie coś zrobić z tą SA8? Może są za budynkami, muszę zmienić pozycję. Pontiac 3, Pontiac 2? Kierowniku, będziemy musieli niedługo wyrobić holda lub usiąść. SA 8? Copy? Wiem, słucham cały czas ich tam. SA8 Freo, nie? Kozy 1, jeszcze mam jeden cel, zaraz go zniszczę. Zniszczony, może ktoś potwierdzić, to to? White Pontiac 2, zaraz będziemy mieli podgląd. UZ 1, potwierdzam, dwa cele, jeszcze została jedna osa, ale... Nie wiem, czy jest aktywna. SA8. Właśnie odpaliłem, zniszczyłem jeszcze jeden cel. Chyba jednak będziemy wchodzić z marszu. Może być. Pontiac 2 będzie, prawdopodobnie już nie powinniśmy mieć żadnego spajka. Sprawdźcie. Pontiac 2 cały czas 8-ka. No jednak nie. Będę powoli zwalniał i gdzieś tutaj siadał. UZ1, sprawdź jeszcze na kursie 316, 2 mile przed tobą. UZ1, kurs 314, 2 mile dokładnie. Kolejny cel zniszczony.
Dodge 1 Magic, wejdźcie na kurs 155. Dodge 1, przyjąłem 155. CSR 2-1, trochę się ślizgałem dalej, ale jestem Contact 2, właśnie dostałem Spike'a, dostał 8 na 100% jest aktywna. Sorry. Roger, spodziewałem się, że tak szybko zacznie zniżać nagle. Zmieniam pozycję, bo z tej strony już żadnych celi nie widzę. No trochę szybko przyziemiłem, w miarę bezpiecznie mi się wydaje. Tak, nie, to bezpiecznie, tylko wiesz, bo chodziło o to, że nagle przyhamowałeś i zacząłeś gdzieś nisko. Myślałem, że jeszcze kawałek pociągniesz, ale spoko. Chciałem spróbować wylądować równo z tobą, za tobą, ale jednak się ślizgnąłem dalej, bo nie chciałem urwać śmigła. No też się sporo ślizgnąłem po ziemi, tak? Myślałem, że już na tyle wolno lecę, a jednak poszerałem trochę po ziemi. Pływanie. Właśnie odpaliła do mnie, niestety nie udało się. Roger? Dobra, to zniżamy obroty i przejmuję dowodzenie teraz. Pontiac 2, wchodźcie, kurs 015. Pontiac 2, potwierdzamy, Nails od 8 ustał, wchodzimy do akcji. Na pewno jedno wierzysz. Powtórz, co mówiłeś? Przyjmujesz, tak? Tak, przejmuję i obniżam obroty. 25 mil mamy teoretycznie do ceny. Uzi do Pontiac 2. Ile mamy jeszcze? Czy masz jeszcze jakieś uzbrojenie? Teoretycznie 25 mil. Uzi 1 do Pontiac, już tylko gana właściwie i niekierowane. Dobra, to masz się wycofać, my mamy 8-12. Myślałem, że trochę bliżej. To możemy podlecieć jeszcze połowę z tego, na 15 jakieś tam mil. Dodge 1 Magic. Dodge 1? Przynajmniej z tego, co widziałem na briefingu. Jaka mowa z paliwem? I tam sobie wyznaczyłem te 85 mil. Moment. Właśnie się wydaje, że poniżej nie mamy się tam robić chyba. No okej, okay, kierujcie się do tankera pomału. Kurs 1.8.0. Dodge 1 przyjechał. Magic do Pontiac 1? Go ahead. Co jakiś czas na 23 tysiącach na kursie 0.30 pojawia się niezidentyfikowany cel. To jest coś od nas, czy nie? Macie przed sobą tankera wroga na 24 tysiącach. To można go zniszczyć. A już. To UZI 1, nad celem jeszcze jest jakiś uzbrojony wróg. UZI 1, wycofaj się z tamtego rejonu. Kurs 154. Pontiac 2 wejdzie tam z GBU. I wygląda na to, że faktycznie jest zniszczony budynek więzienny. Dobra, wiecie co, rozkręćmy, podlecimy jeszcze z 15 mil, czy tam 10 mil. A jak daleko są Huey'e? Huey'e na razie w holdingu usiadły, ale podlatujemy bliżej. Mamy 25 mil, będziemy podlatywać na 15 do celu. Dobra, jeden gotowy. Kurs 1 potwierdza, że budynek został zniszczony. 2-2 gotowy. 1-1 gotowy. Dobra, jedynka podnosi z dwójki. Ja nie mam 100% pewności, bo nie wiem jak wyglądał na żywo budynek. Jeżeli mocno dymi i tak dalej... 2 powietrze. Raczej z tych gruzów nikogo nie uratujemy już. Leave no man behind. Zabieramy zwłoki, cisar nie rezygnuje. That's right. Może jeszcze gdzieś tam z gruzów komando się wyciągną. Może gdzieś, może byli w innym budynku. No warto to sprawdzić.
Pontiac 1 Magic, macie przed sobą na kursie 05195 mil bandytę na 24 i po prawej jest jeszcze jeden bandyta na 30 tysiącach, kurs 06700. Ale to jest tanker czy ktoś inny? Po lewej macie tankowca, po prawej macie Awaksa. No to leć, to nie będziemy tam lecieć. W jakiej odległości? Już podaję 9,2 and 101. Nie, to leć tam. Jedynka, 2 minuty, daję kopilotowy steri. Zaraz wracam. Happy. Sound muted. Sound resumed. Uzi 1, jeżeli więzienie było na samym środku, to zostało zniszczone. Roger. Jedynka operacyjny, koryguję w prawo. Mówiłeś na 255? Sorry. Potwierdź tylko Magicowi, że kontynuujemy, bo Uzi zgłaszał, że budynek jest zniszczony. Tak, słyszałem. No, no już usłyszał, że raz to wie, że lecimy i tyle. Aha, już mówię, dobra. Do Pontiac 1? Go ahead, Pontiac 1. Coś się kieruje w naszym kierunku, zniknęło z radarów. Jest tam jeszcze coś oprócz Awaksa i tankera? Negatyw. Pontiac 3, Magic. Pontiac 3? Pontiac 3, UZI 1 meldował, że więzienie zostało zniszczone. Jakiś... Przepraszam, zrobiłem rundkę dookoła. Jednak niech to sprawdzą. Jeszcze tam jest jakiś obiekt taki kwadratowy. Znaczy ten obiekt był największy na środku. Nie. On na 100% jest zniszczony, no stop pojawiają się eksplozje. No to nikt tego nie przeżył, no to jest bez sensu. Szkoda pilotów, szkoda paliwa. Nie ma opcji, żeby ktoś takie coś przeżył. Nie ma sensu ryzykować pilotów jeszcze życia, żeby tylko sprawdzić, czy zwłoki tam są. Cóż za pesymizm. Teraz przeleciliśmy, na pewno się cofniemy. A powiesz to żonom tych gości? Ale tam flary cały czas coś wyrzuca. Cały czas flary idą w górę. Czy nie wiem, jak ktoś przeżył? No to jak piloci helikopterów uważają. Najwyżej niech wezmą zwłoki ci, które jeszcze zostali, albo może ktoś tam przeżył. Cisar 1, jeszcze raz powtarzamy, kontynuujemy misję. Cisar 2 do Magica. Go ahead.
CISAR 2 przejmuje dowodzenie nad całością lotu CISAR. Na moją odpowiedzialność wlatujemy w strefę. Sprawdzimy ten budynek. Czy tam jego gruzy. Roger, miałem to samo zaproponować. Jesteście w odległości mniej więcej 22 mil. Tak, powiedz mi tylko, już tam obrona przeciwlotnicza wyeliminowana, rozumiem. Tak, macie clear, macie wolną drogę. Przyjął. Jedna wieżyczka jest tylko. No, wieżyczce dam radę. Uzi 1 Magic. Uzi 1 Magic. Uzi 1. Ta wieżyczka jest cały czas aktywna? Właśnie próbuję jeszcze ją zniszczyć. Jeszcze oprócz wieżyczki coś jest aktywne. Okej, sprawdź to. Pontiak, jesteś w stanie zamierzyć tą wieżyczkę? W lewo koryguję jakby, co? Kapi. Pontiak 2 jest w stanie, niestety warunki atmosferyczne. Wieżyczka są na tyle trudne, że bomby mają dużą niedokładność. Okej, wieżyczka płonie, rozumiem. Ktoś nie wziął pod uwagę, że jak zrzuci bombę koło budynku więzienia, to go zwali. Cisar 1 Magic. Cisar słucha. Cisar słucha. Cisar 1, wejdźcie na kurs 3-3-9, bo za bardzo odbijacie w lewo. Przyjął kurs 3-3-9. Tu z 1 mam mało paliwa już RTB, żeby. Roger z 1 RTB. Znajduje się aktualnie przy tym obozie. Mam rozumieć? Tak. Okej, właśnie. Sierra, widzisz mnie? Bo cię trochę traciłem. Cisar kurs 3-4-8. Tak. Na pierwszej chyba widać obiekt. Daleko. Ja jeszcze nie widzę. Ale to by pasowało do kursu. Fak, fak, kolizja z jedynką. Żyjesz? Żyje? A ty co? Zahaczyłeś? Tak, zahaczyłem, ale chyba lecę. Nie wiem, nagle mi wypadłeś, bo ja tobie, kurwa. Ale to... jestem. Nie wiem, nie wiem. Powiem ci szczerze, nie śledziłem cię w tym momencie, więc mogłem ci zajechać drogę. Jeżeli tak, to sorry. Dobra, żyjemy, nic nie stało. Ale zmieniłeś coś? A dobra, widzę jakiś dym przed nami. Nie zmieniłeś wirnika? No, słyszałem uderzenie.
Państwa, ale dobra, no chyba wszystko działa, ale co dalej, ty też. To już historia. Dobra. No ja nie mam żadnych warningów, ani nie słyszałem żadnego puknięcia, więc no nie powiem ci nawet, czy mnie zahaczyłeś, czy nie, ale byle ważne, że lecimy. No wydawało mi się, że coś grzęku takiego metalicznego, tak? Ale dobra, ja się dobra. Lakier mi pewnie porysowałeś. Czy w sumie sam se porysowałem. Widzę UZI 1 na godzinie mniej więcej teraz pierwszej. Gdzieś tam sobie chyba lata, to jest jakaś kropka. Schodzę nisko. 50 metrów. Jak tam dalej? Widzimy już. Jak mnie słychać? Na 30 gdzie słychać, lecimy sobie. Jesteśmy już w zasięgu widzenia tego obiektu prawdopodobnie, bo widzimy dymy. Te więzienie na środku padło, ale uważajcie jeszcze na jakąś lekką broń, coś tam się może zjawić. Bo to tam lecimy. Pontiac 3, magic. Go ahead. Pontiac 3 po tankowaniu, udajemy się na FTB na lotniskowie. Rozwer, Pontiac 3. Magic Dodge 1, przechodzimy na częstotliwość tankowca. Roger, Dodge 1, Magic. Faktycznie widać w nawi. Dobra, Viper, zacznij się tam wbijać na głęboki ogon. Ja trochę zwalniam, żebyście dogonili. Będziemy tam wchodzić na ostro zaraz z Dante. Dobra, jestem na głębokim ogonie. Zwalniam. Prawy, lewy krąg? Od prawej do lewej będziemy, czyli lewy krąg. Ja już zmieniam pozycję na prawą stronę więzienia. Wznoszę trochę. Lewy krąg, przyjąłem. Tak, lewy. Bazik, Pontiac 2, RTV. Roger, Pontiac 2. Pontiac 3, magic. Go ahead. Pontiac 3, przechodzimy na częstotliwość lotnisko. Dzięki za prowadzenie. Dzięki, dobrze. Magic do Pontiac 1. Go ahead. Myślę, że my też już możemy robić RTB.
Potwierdzam. DB. Dobra, to kierujemy się Dante, na... Dante, przejdź na moją lewą prawie. Stronę. Przyjąłem, przechodzę na twoją lewą. I trzymaj się trochę z tyłu, żebyśmy się, wiesz, wzajemnie niechcący nie ostrzelali ze strzelców. Magic, Cer 1, zostaniemy całkiem bez osłony myśliwców? Nie, na razie nie. Znaczy jeszcze w okolicy właśnie Pontiaka 1. Okej, okay, dzięki. Pontiak 2, Magic. To by było chamstwo. Pontiak 2. Jaki macie stan paliwa? 7700, łącznie z lądowaniem, to myślę, że nie jesteśmy w stanie pozostać na kapie, poza tym nie mamy uzbrojenia przeciwlotniczego. Za wiele. Roger. Pontiak 1, zmiana planu, wejdźcie na kurs 256. 256 przyjął. Właśnie takie kurde dziwne wrażenie też mam. Ale już teraz dym się powiększa przynajmniej. Jakieś mi się wydaje, że na tej mapce to coś bliżej było niż to w rzeczywistości to wychodzi. No. Bo mapka była w dużej skali zrobiona. Nie, ale tak licząc po milach nawet, no to mam wrażenie, że tam wypadało to bliżej niż... 85 mil niby tam było. Nie wiem, zobaczę jak będziemy wracać, ile jest mil w tą drugą stronę. Będzie łatwiej wyznaczyć, bo tu tak wyznaczałem, wiesz, mniej więcej patrząc, gdzie on to tam określił według kierunku i odległości. Dlatego tak w lewo poszliśmy. Panowie, zwróćcie uwagę na stan paliwa, praktycznie na bingo jesteśmy. Połowa, no prawie, wiem. No, 85 mil, no to w sumie w dobrym miejscu jest ten obóz. To tylko Fata Morgana. Jeszcze coś wybucha cały czas. To znaczy, że za długo tu nie możemy się bawić. Nie, Dante, wpadamy, robimy swoje i spierdalamy. Wpadamy, rozwalamy, zapominamy, taki mamy zawód. No, w takim filmie byłem. Obawiam się, że nie będziemy mieli... Nawet nie macie tam za bardzo co robić. Jest co robić. Główny budynek leży. W powietrzu. No, moi boczni się nie odzywają. Odzywali ci na dolocie. To mój ten, kopilot. W sensie ja. Bierze. Okej. Okay. Powolutku podlatuję do celu. No, główny budynek jest zniszczony. Możesz podlatywać, Viper, spokojnie. To, że mi ósemki nie ma, to my też powinniśmy usiąść, bo tyle tych zwłok jest, że wszystkich by trzeba było zabrać na wszystkie szkoły. Pontiak 1, Magic, kurs 292 w prawo. Zgadzam się. 292 przejął. No to Dante, my też sobie będziemy siadać w takim razie. Ja już sobie zacznę tutaj podejście za Viperem. Kontakt z jakąś piechotą.
to zbiera ich tam. Widzę piechotę. Potwierdzam, że chyba wszyscy więźniowie żyją. Lądujcie, guys. Jestem obok ciebie z prawej. Podbieraj. Wziąłem grupę pierwszą. Przyjął. Szukam, która tam kolejna może być. Biorę grupę prisoners 3. Magic, tu Cisar 1, jesteśmy na miejscu. O dziwo, więźniowie żyją. Zabieramy ich na pokład, zajmie nam to jakieś 2 minuty, może 3 i spadamy. Jeszcze jedna grupa na pewno dla ciebie jest, bo ją widzę przed sobą. Przejął. Których wziąłeś? Tą drugą. 4. Przyjął. Viper, dasz jeszcze radę jedną wziąć? Bo jeszcze jedna została grupa. Pewnie tak. Moment. Bo jedną tylko wziąłeś do tej pory, nie? Tak, jedną. Dobra, przyjął, to weź jeszcze drugą. To będzie ostatnia grupa. Magic Dodge 1-1. Aktualnie po tankowaniu, skrzydłowy jeszcze tankuje. Roger, jak skończy tankować, rób się RTB. Dodge 1 przyjął. Magic Pontek 2, przechodzimy na lotnisko w całą. Pięknie. 55 mil do farku mamy. Roger, 2, Magic, dzięki. Widzę jeszcze żołnierzy przed sobą, próbować ich zabrać? Cześć, bo Viper dałem już im, wezwanie. Oni tak, wyszli idą, gdzieś tam z budynku, wiesz? Potwierdzam, idą. Dobra, kierunek do domu będzie 142 na 85 mile. Powiedz, jak wsiądą do ciebie Viper. Dobra, siedzą. Odchodzę w prawo. Czekaj. Nie, odchodzę w prawo, bo ty jesteś w prawo, tak, dobra. Tak, właśnie. Startujemy wszyscy razem. Do zawisu, obracamy śmigłowce w prawo i idziemy na 142 kierunek. Dobra, kto jest z moimi prawami? Przyjął. Jedynka właśnie, z prawej będę wzbijał w górę teraz, do zawisu. Gotowi? Potwierdzam, w górze. No to idziemy. Potwierdzam, w górze. Magic Cesar. Po podjęciu więźniów, starcie z miejsca, wiem, tutaj ataku, wracamy na farpy. Roger. Kierem, minąłem cię chyba z lewej. Tak, słyszę, ale jeszcze spoko, jeszcze jest dużo miejsca. Uważaj tam na Dantego tylko, nie? On tam gdzieś z tyłu jest, ale żebyście się nie pozdrawiali. Dante obserwuj, okej? To ja gdzie mam się ustawić teraz? Magic do Pontiac 1? Ty się ustaw za mną, jako dwójka najlepiej, a Viper żeby był na końcu. Break trójka, na mnie to radio. Na Magicu. Ale ja próbuję eszelon zrobić. Myślę, że już możemy się pomału wypakierować w stronę lotniska. Springman możliwie nie na bezpiecznie tym będzie. Sorry.
Dante ustawiony, jestem, możesz tam podlatywać. 1-1-9. Przyjąłem, widzę. Chcieli już, kurde, odwołać misję, zostawić tych chłopaków. Zwykle, kurwa. Trudnie siedzą za biurkiem, to wiesz. Szalony. Chyba wystarczy raczej. Powinno. Jak nie będzie za dużego wyboru. Wszyscy w komplecie, póki co najważniejsze. Pontiak 1 będzie? Pontiak 1? Pontiak 1 wejdzie na kurs 167. 167 przejął. Jaki macie stan paliwa? Tam żebyśmy zrobili jeszcze kółeczko przy tych specjalsach, potem przy lądowaniu tutaj 25 mil od celu, nie? No także wachy na powrót w jednym ciągiem powinny nam styknąć. Ale 20 minut warning na bank się odpali. Kolejny zobaczymy. No ale wyjść ze strefy zagrożenia, tak? No, że usiądziemy gdzieś tam w terenie przygodnym. Koryguję lekko w lewo. Magic to 3-1, jesteśmy 60 mil od lotniskowca i przechodzimy na jego częstotliwość. Roger.
możemy założyć kagańce, nie? Tak, tak, spoko. Słyszę, że twoi strzelcy wyją, to możesz ich zamknąć. Magic to Cesar. Go ahead. Nasi zacni panowie właśnie mi przekazali, że zniszczony budynek to ich dzieło. Zrobili małą dywersję, jak usłyszeli śmigłowce i samoloty nasze. Także niech ich czeka dobre zimne piwo w bazie. Roger. Nie, zrobili dywersję, jak usłyszeli strzały i zaczęły padać pierwsze bomby. I co? Wyszli ze swoich cel? Tak, bo im kawałek ściany urwało. To się nazywa duch walki, prawda? To się kupy nie trzyma. Jak to nie? Jak im kawałek ściany ujebało? Mieli wyjście na zewnątrz. Ładunki wybuchowe leżały, tylko wziąć i wysadzić. Znaczy wiesz co, akurat sprzętu wojskowego tam było zacnie, więc może coś przejęli. Okej. Mów tak dalej, ale nie przekonałeś mnie. Jesteś człowiekiem małej wiary. Nawet Viper w to nie wierzy. Nasz kraj zainwestował w tych ludzi 150 tysięcy, a ty im nie ufasz? Nie no, ufam, ale ta wersja z tym, że akurat wysadziło im ścianę, nie zraniło ich, a pod ścianą leżało mnóstwo materiałów wybuchowych, jakoś mnie tak... Ale nikt nie powiedział, że tam leżały materiały wybuchowe, oni po prostu przejęli sprzęt od obsługi więzienia, od strażników. Z tego co wiem, to jakieś budynki ocalały i moim zdaniem oni zostali przeniesieni przed narotem i byli w zupełnie innym budynku, tym, który tak ocalał. Ale okej, okay. Oni z tego budynku wyszli i wysadzili więzienie, w akcie zemsty. Musisz dopytać swoich, moi tylko wiedzą, że jebali wszystkich dookoła, którzy byli nie nasi. Mówiłem, jak usłyszeli samoloty, strzały i wybuchy, to się uwolniła kawałek, ściany od bomby. Pont, jak jeden? Wyjść wtedy. Nie wiem, z którego budynku, nie dopytywałem. Macie z tej waszej pozycji, sorry, do lotniskowca macie odległość 9 mil. Moi bohaterowie. Tak, spokojnie, mamy do kanał ustawionego, także spokojnie. Czyli mam rozumieć, że robimy już RTB, tak? No, możecie się pomału kierować w tamtym kierunku. Dobra. Wszyscy się widzimy?
chwili widzę was obydwu przed sobą. Przyjął. Koryguję trochę w lewo. Wznoszę do 500 stóp. Wznoszenie do 500 stóp, 2 przyjął. 3 przyjął. Wygląda na to, że parę kilometrów od farpa, jednak siądę chyba bez paliwa. Oj. Nie ryzykuj, jakby to zabierzemy cię po drodze. Hornet shadow no shoot. Mam nadzieję, że o tym mówiłeś. No, tak. Chcesz cię, że służba pokładowa ma co robić? Przy tej pogodzie prawdopodobnie coś tam nie wyszło. Przy tej pogodzie to mogli być na lądzie. A nie na, na lotnisko, w co lądujesz. To już prawda. Choć to chyba jesteśmy daleko od jakichkolwiek baz naszych sojuszniczych. A my podobno mamy zmianę planów i na hazardach będziemy lądować. Mówisz? Właśnie maila dostałem na telefon z dowództwa. No niech podpłynie ten hazard trochę bliżej tutaj, a nie ustawi się obok farku. Cesar Magic? Go ahead. Powiedz mi dwie odległości. Jedną z naszej pozycji do farpu, a drugą z naszej pozycji do grupy lotniskowca. Najbliższej. Pozycji waszej odległości do lotniskowca to jest kurs 179, 130 i 128 mil. Do farpu... Wait... kurs 134 50 mil.
Przyjął, dzięki. To mamy odpowiedź. 120 to my nie dolecimy tam. Chyba, że będziemy przekładać paliwo z jednego z drugiego. Skręcę na 130. Przełączamy się na częstotliwość lotniskowca. Dzięki za prowadzenie. Zrozumiałem. Również dzięki. Magic. Ale pomysł był zacny. Jakby tylko bliżej byli, nie? No. Jeszcze z ewentualnie uwagą, ser, przepraszam, czy pana pojebało, ser? No, może już bez takich, ale... Na 10 km mam do farpa, ale już naprawdę opary mam. Mogę w każdej chwili przyziemić. To leć nisko w razie co. Może niech wyląduje na piachu i poda nam pozycję, tylko weźmiemy. No. Jeszcze 7 km. Żebyś doleciał, a nie spadł. Zawsze pamiętaj, masz katapultę, nie? Dobra, kończy się. Miał rozdupczyć, to już by był sygnał, że się rozdupczył. Pewnie wylądował twardo. Troszkę na boku leży, ale żyje. Gdzie jesteś? 6 km od farpa? W którą stronę? 5 km od farpa, na plaży. Awaryjne lądowanie na plaży. Z powodu braku paliwa. 5 km od farpa. No właśnie się zauważyłem. Ty tutaj byłeś, to na wprost miałeś farb przed sobą, tak? Tak. Roger. Cesar słyszał. Będziemy tak czy tak przelatywać wybrzeżem w tamtą stronę, więc będziemy go szukać. Roger, kurs... Ostatnia jego pozycja to jest kurs 136-51 mil od was. 36? Prawo. Musiał w drugą stronę lecieć. Poproś go może o potwierdzenie tego kursu, bo to chyba trochę dziwne będzie. Nie, bo to jest tylko 5 stopni różnicy, więc wiesz, zobaczymy. No to by wyglądało, jakby on od tyłu podlatywał do farpu, a raczej wątpię, żeby Beskid szedł od tyłu.
Teraz pytanie, wyjdzie czy nie wyjdzie ze śmigłowca? Wyjdzie, tego nie znajdziemy. A jak będę chciał, to wyjdę. Trochę się nie wychodź. Nie, ja nie chcę mieć mija. Ja tu z buta dojdę. Kursem 120, a jak on jest 133, a po drodze jeszcze mamy bazę, to zaczynamy w lewo odbijać. Ja mam kurs 130. Na tym żyroskopowym. W tej chwili ma... No teraz mnie trochę rzuciło w prawo, ale generalnie idę tak na 130 cały czas. Ja mam 120, Viper, jakim kursem idziesz? 130? Dobra, poprawka, korekt jest. Trochę obniżę, żeby wszedłem 100 stóp wyżej. A to wyżej jakby mi bujało, może nie schodź. A mam takie wrażenie. No to zostanę na tych 600. To będzie chyba najdłuższy jednorazowy lot. No, wyżyłował na maksa nas. Nie, no podobno chyba mile było wtedy u Krzysztofa, tak? Co nas też puścił to, taką podróż. A wtedy co tam, po 4 punkty jakieś z miłusemkami zbieraliśmy? Nie, był też taki jeden długi lot, co... Chcieliśmy, skończyliśmy, myśleliśmy, że ktoś poczeka na odprawie, na debiusie i już dawno tam nie było. Wtedy. Ale był co, taki. Wtedy nie było tak, żebyśmy paliwa już mieli, tak wiesz, na bardzo styk. Znaczy, no bo wtedy nie było żadnych holdingów ani postojów pomiędzy, tylko był dolot do jednego punktu, tam zabranie jakiejś chyba ekipy i powrót, tak? Było mniej więcej podobnie, bo tam było chyba po 70 mil w kawałku. A, po 80. To tak w nocy było, nie? Taki ten lot. No tak, tak też ciemnało.
No, tym razem im trochę zajmie lądowanie na karierze. Ciekawe, czy idą jakieś... Nie, jakieś jedne chyba. Czy nie, jakieś trzy są na nim robić. Najlepsze jest, że według lotniskowej pogody jest 8 węzłów tylko. Wiesz, to tam u nich przy lotniskowcu może być 8 węzłów. Skąd wiesz? No bo puszcza ich z tych paternów. Z holdingów, tak. Szykaj się, żeby nie było tych informacji. Co, szykaj się, czy każdy we własnym zakresie, czy jak? No jak nie ma ludzkiego marszala, no to muszą się między sobą wtedy jakoś dogadać, tak? Aha. No bo jak jest ludzki, no to on ci wyznacza holding, wysokość, odległość i cię wypuszcza z holdingów jakby, tak? No to wiem. A jak... Myślę, że przy trójce też tak robi gdzieś tam. No przy trójce właśnie tak robi, no. Znaczy przy jedynce też, tylko że przy jedynce tutaj oni idą na skrypcie. No, w paternie, wiem. Lanterny cebolą? Kręgosłup trochę nasuwa.
prysznica tam prawie leży, minimalne korekty robię. Tutaj wytrymowany jest rożek. No ale rzuca nim, nie? No tam korekty co jakiś czas, nie? Ale walki dużej nie ma w tej chwili. Poza tym, a propos historii moich więźniów, Dante. To przypominam, że tam wszyscy byli najebani. A, nie, no to kluczowa jest informacja w tym momencie, w tej opowieści. To tam nawet ścian nie trzeba było wywalić, tylko pewnie mietek z ryśkiem tam wywalili, kraty. Chyba mietek ryśkiem wywalił kraty. To moi to nawet to potwierdzają tą wersję. Uwaga, koryguję trochę w lewo. Tam no zostało jeszcze? Nam? No, że mam go do skilla. Sorry, Magic. Go ahead. Jak tam wyglądamy do... z odległością do naszych warpów? Mil do ciebie nie mam. Wow. Podwiało. Podwiało mi tak nagle, że mnie szturchnęło cały dziób do góry. Uwielbiam te podmuchy.
Chyba się zaczyna zwiększać ten siła wiatru. W tej chwili nawet nie myślę o kolacji, bym się pożygał chyba. Oj, tam bądź twardy. Prawie jak choroba morska. Wiesz, zaraz się lecisz w takich warunkach, kierowniku. No nie, no wiem, ale te podmuchy są całkiem spoko. Tak wiesz, lecisz w miarę stabilnie i nagle... do góry. No troszeczkę tam wieje. Spring, zapisz tą misję sobie i jak ktoś pierwszy raz będzie gogle u ciebie zakładał, to moją puszczaj. Ich wzięli z rezerwy. Dlatego są tacy trigger happy zawsze. Może z rezerwy, ale na robocie się znają. U mnie impreza jest. Okazało się, że więźniowie jeszcze uratowali skrzynkę whisky i właśnie osuszają ją na tą okazję. Moi nic nie wzięli, się nie śmieję nawet. Ale to bohaterowie są i otworzyli nam drzwi tego więzienia, żebyśmy mogli wyciągnąć whisky i batony. Tak, to jest dobre. Moi w ogóle nie mieli czasu na to, żeby działać z whisky, tylko musieli się zająć wysadzaniem drzwi i otwieraniem ich.
wracasz sukcesywnie z misji całej zdrowy i przypierdalasz o pokład lotniskowca. To musi być wkurwiające. Albo wlatujesz od razu do hangaru, tak? Tak. No to ostatni to wracał Mars z Sajkiem. No dobrze. Mówisz, że to jeden z nich? No, nie był jakby ostatnim flightem. Więc może, no, bo nie wiem. Może nie, to dobrzy piloci akurat doświadczeni. No kto tam nie wątpi akurat. Ale każdy może mieć zły dzień. Pogoda jeszcze tego nie ułatwia niestety. Czemu wróciłeś nad wodę tam? Bo tak się ląd zagina. Lecimy w linii prostej. Ło, czy ją mnie teraz rzuciłem. Okej. Dobra, ja równam do ciebie. Wiesz co, teoretycznie paliwa nam powinno spokojnie wystarczyć, więc możemy lecieć sobie wzdłuż wybrzeża cały czas. Wiesz co, będę leciał w kontakcie wzrokowym nad linią brzegową, jak ten śmigłowiec zobaczę, to w razie czego będę krzyczał, nie? No, ja też skręcę nad linię brzegową, bo całkiem jeszcze sporo wahy nam mamy. Oh fuck, man. Przyjebał piorun blisko.
Dobra, zniżam do 300, żeby mieć lepszy widok na wybrzeże. Szukamy Beskida. Ty obserwujesz mnie, bo cię straciłem z widoku. Po twojej lewej, tylko troszkę poniżej. Okej. Czemu? No tak to wyglądało z mojej perspektywy. A, no. Więc tak blisko wybuch. Uderzył. Znaczy może uderzył daleko, tylko do jego końcówka jakby była idealnie na twoim śmigłowcu się kończyła. Brząś. Chyba mam crash side inside, a nie, wróć to nie jest, to jest wyjście rzeki. Myślałem, że to już leży na plaży nasz kolega. Ogólnie ładne miejsce na wakacje. Idealna pogoda, na urlop. Ciekawe, czy często to takie ulewy mają. Nie? Burza na pustyni. A Dante w moją historię moich biednych tutaj więźniów nie chce wierzyć. Tu jest burza na pustyni. Nie, już uwierzyłem. Jak twoi wyciągnęli whisky? Jak twoi whisky wyciągnęli, to uwierzyłeś? No, twoi otworzyli drzwi, moi wyciągnęli whisky, a na siata wyciągnęli batony. Beskid, ty jeszcze siedzisz w śmigle? Masz kontakt z nami? Cały czas. Powiedz mi, ty też tam blisko wody upadłeś, czy raczej bardziej w głąb lądu? Blisko wody, bo to jest tuż przed farpem. Przyjął. Tam wam znać, jak będę z was słyszał. Radzę.
Dobra, widzę was już. Troszkę bardziej na ląd wejdźcie. Przyjął. Skręcam lewo. Zaraz miniecie. Jestem po waszej lewej. Kto siada? A ktoś go widzi? Bo ja go w tej chwili nie widzę, ale... A, dobra, widzę. Ja go widzę, mam po lewej. Dobra, no to ja mogę usiąść jak chcesz, chyba że chcesz Dante. Siadaj, ja jestem w zawisie tutaj. Przyjął, uwaga, bo tam komuś przed nos wylatuje. Idę nisko. Siadaj pan. Aha, idzie łajza. Dobra, rozbitek na pokładzie, startuję. Viper, kontynuuj. Przyjąłem, kontynuuję. Farb na twojej pierwszej w tej chwili. I see. Zgłoś jeszcze Magicowi, że mam UZ-1 na pokładzie. Cisar, Magic. Go ahead, Cisar. UZ-1 na pokładzie, wracamy na farb. Tak? Tak, farb zasięgu widzenia już. Rozumiem. Z lewej cię wyprzedzam, Viper. Okej. My teraz chyba siadamy na jednym, tak? Bo tłoku nie ma. Tak, tak. Weźmiemy sobie ten z prawej i tyle. Ja wezmę skrajnie lewy, górny kwadrat. Viper, preferencje jakieś? Nie no, widzimy poniesie wiatr. Siema chłopaki, jak tam? Sound muted. Sound muted. Prawy farb, tak? Tak, tak, ten z prawy. Ja już tutaj podchodzę z prostej praktycznie. Ja się trzymam prawej strony. Wyhamowuję. Jedynka na ziemi.
No i pięknie. Dobra, gasimy je od prawa? Tak. Cisar Magic, Cisar na farpie, dzięki wielkie. Roger, Cisar dzięki, Magic. Magic, witaj. Grażę.